może co ważne. Jak smakuje kiełbasa wyborcza? Kiełbasa wyborcza składa się, o ile założymy, że tak, składową kiełbasy powinno być mięso, no więc kiełbasa wyborcza składa się jednak z wielu innych rzeczy, tylko nie z mięsa. Jest tam papier, tektura, surowce wtórne i na tym wszystkim spisane są obietnice, no bo na mięsie się pisać nie da, no i to właśnie jest kiełbasa wyborcza. No powoduje... To raczej nie zjadliwe. Powoduje niestrawność, jeśli oczywiście żołądek człowieka jest pamiętliwy, bo są tacy, którzy łykną tę kiełbasę wyborczą i po wyborach już im się przestaje odbijać. Przestaje się odbijać, jeśli są nieczuli, a są tacy, którzy to pamiętają i powoduje to u nich niestrawność na długie lata po wyborach. No, nie, no oczywiście, że wybory w każdym systemie, który wybory zakłada i w zasadzie wszędzie na świecie to jest w dużej mierze PiS i ściema. No tylko pytanie jest, jak duża jest ta miara? Jeśli to jest 10%, 15%, to jeszcze da się strawić, tak jak dodatek różnych innych niemięsnych rzeczy w kiełbasie. No. Bo tam zawsze coś jeszcze w tej kiełbasie jest. Jeśli natomiast to się głównie składa z pustych frazesów i obietnic, no to jest po prostu okropne. Piękna ulica. To jest przepiękne. Adamie, powiedz, jak ta kiełbasa ci smakuje? Z ketchupem jeszcze i... Jest bardzo dobra. No. No. A jak smak? Kiełbasy nie jak łez. No ale są różne kiełbasy i różnie przypieczone. Ej, będzie jak kiełbasa. Ja cię mogę nie chcąc popchnąć. No dobra, jest, no ci mówię, no. No ale nie przypieczona. No zobacz sobie, sam to oceń. Nie, no sam nie będę jadł. No to nie, no masz pecha. No dobra. No to... Ta przypieczona była? Twarda, miękka, sucha, mokra? Kiełbasa, browary i inne towary, narodzie kochany, ja tobie dam opiekę lekarską i rentę wysoką, tylko mnie wybierz na prezydenta.